gorąco i serdecznie, moi drodzy Państwo. Dzisiaj wyjątkowa sceneria, bo wyjątkowi goście, bowiem dzisiaj bracia Rochowiak. Witajcie, panowie. Cześć, witam. Jest Bartosz, jest Jakub i nieprzypadkowo, ponieważ no, tutaj muszę od razu powiedzieć, że Jakub, młodszy z braci, mistrz Polski. Gratulacje w ogóle serdeczne. Mistrz Polski, co ja mówię, mistrz świata przecież. Polski tak, też. Dokładnie, Polski również. No ile tych tytułów już na koncie? W 2001 roku zdobyłem tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Europy. Zawody były rozgrywane w Rogoźnie. Mistrza świata zdobyłem w 2002 roku. Zawody były rozgrywane we włoskim San Nazaro, a Mistrzostwo Polski zdobyłem na ostatnich eliminacjach Mistrzostw Polski w Rogoźnie. Mm-hmm. Panowie, no, dla przypomnienia i w ogóle dla Państwa, marszałek, Waldemar Marszałek, tutaj na akwenie w Żninie, na jeziorze małym, w żnińskim Czaple, zdobywał swoje trofea, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Europy, również Harenza, znana postać również i na pałukach, a teraz także i bracia Rochowiak. Bartosz, przed Tobą również zawody, 2-4 czerwca, najbliższe zawody. Jak przygotowania, jak teraz kondycja, w cudzysłowie mówiąc, twoja i twojej łodzi? Kondycja jest ok. Nowa łódź, jak widać, którą zakupiliśmy na ten sezon, to będą jej pierwsze zawody. Jesteśmy też po treningach, co prawda. Także łódź zachowuje się zupełnie inaczej niż stara łódź, na której pływałem. To na tej łodzi Kuba zdobył pierwsze pudło Mistrzostw Europy. No mi się udało też zdobyć w tym roku pudło brązowy, medalista Mistrzostw Polski, także no, no, pierwszy sezon też był super, no zobaczymy, co będzie z drugim sezonem. Panowie, ten sport no, jest bardzo emocjonujący dla oglądających, ale również i dla zawodników. Jest również niebezpieczny, no bo nie ukrywajmy, bardzo wysokie tutaj prędkości osiągacie. Te łodzie, które wy macie, to jest OSY-400, prawda? Osiągają blisko 100 km, ponad 100 km na godzinę, a nie ukrywamy, że na tafli wody absolutnie ta prędkość jest jakby podwojona tak naprawdę, bo jest o wiele inaczej odbierana przez człowieka. Dokładnie. Tutaj leżymy w pozycji leżącej na brzuchu, głową w stronę kierunku jazdy, także jesteśmy tak naprawdę od wody oddzieleni o jakieś 20 cm, także tutaj fale wody, przecinanie tej wody naszymi oczami wygląda bardzo, bardzo szybko. Jak na ścigaczu. Dokładnie, można to tak porównać. Jakikolwiek błąd może grozić wypadkiem, kalectwem, ale również i śmiercią. Niestety tak może i się zdarzyć, ale tutaj wszystko jest opisane regulaminem. Tak samo jak mamy prawo drogi na drodze, tak samo nas tyczy tutaj regulamin. Także wszystko jest opisane regulaminem. Jeśli wszyscy stosują się do regulaminu, to nie jest tak niebezpieczne, jak się wydaje. No to w takim razie powiedzmy dla naszych widzów, chociażby te trzy najważniejsze punkty regulaminu, które również dbają o bezpieczeństwo zawodników. Na pewno to o bezpieczeństwo nasze dba kask, który musi mieć odpowiednią homologację. Kombinezon, który musi być z materiału antyprzecięciowego, tak samo jak i kamizelka, musi mieć uszczelniony kręgosłup. Nasz żniński akwen, no, znany w całej Europie i właściwie też na świecie, bo i Finowie, Czesi i Słowacy, no, Niemcy, Francuzi, no wiele tutaj osób, Anglicy, prawda, stawało w szranki na zawodach. Natomiast ten nasz akwen jest bardziej techniczny z tego, co oni mówią. Nie jest on taki szybkościowy. A jak waszym okiem, okiem zawodnika, żnińskiego zawodnika tak naprawdę, ten akwen się przedstawia? No na pewno nasz akwen jest wymagający, jak zresztą każdy akwen. Tutaj są długie proste, krótkie zakręty, także gdzie nie pojedziemy, to każdy akwen jest wymagający. Jeśli chodzi o tutaj zawodników, każdy akwen wymaga innego przygotowania łodzi. Niektóre proste są krótsze, niektóre dłuższe, zakręty są krótsze. Także to wszystko jest w zależności od jak tutaj organizatorzy przygotowują trasy. Rozumiem. Panowie, wy jesteście w tej samej kategorii OSY-400, prawda? Tak, zgadza się. Panowie, w takim razie, no, kto będzie lepszy? Młodszy czy starszy brat? Tego to nie można powiedzieć, kto będzie lepszy, bo to wyścig dopiero pokaże wszystko, tak. Ale jak czujecie, Bartosz, czujesz się mocnym zawodnikiem w tym momencie? Nie wiem, jak to określić, ale no, wydaje mi się, że tak. Mhm. Jakub, jesteś człowiekiem odważnym, ale również i ułożonym. Wiadomo, już dziecko, prawda, rodzina i tak dalej. Nie obawiasz się, że ten sport może w jakiś sposób oddalić cię od życia prywatnego? Zawsze jest jakieś ryzyko. Oczywiście w tym sporcie, który uprawiamy, to
to słowo ryzyko jest praktycznie słowem kluczem, ale kiedyś taki słynny motorowodnik jak pan Henryk Synoracki powiedział mi podczas jednego wyścigu tutaj w Żninie, pamiętaj, że zawsze na brzegu czeka za tobą rodzina, i te słowa gdzieś w głowie utkwiły. Także wsiadając do łodzi, zakładając kask, patrząc, aż czerwone światło gaśnie, jednak te słowa, które on mi wtedy powiedział, gdzieś tam w środku głowy jednak są, i pamiętam o tym, że zawsze ktoś za mną czeka na brzegu. To piękne, co usłyszałeś i co powiedziałeś jednocześnie. No ale to nie sprawia, że jakaś blokada pojawia się podczas zawodów, podczas tych naprawdę zawrotnych prędkości? Nie, jeszcze nic takiego mi się nie zdarzyło. Po prostu jak wsiadam do łodzi, to jest koncentracja, jest skupienie, żeby nie popełnić żadnego błędu, żeby oczywiście też nikomu nic się nie stało, bo jednak to jest rywalizacja. Łodzie tutaj są oddalone od siebie podczas startu, tam powiedzmy o przykładowe 10 cm, także do pierwszej boi jest naprawdę ciasno, no i trzeba uważać. Panowie, wy jako zawodnicy jesteście również mechanikami, prawda? Nie mylę się. Znacie się na budowie silnika, na budowie łodzi. Wasze łodzie są jakby podobne wizualnie, chociaż pewnie różnią się drobnymi elementami. Na jakie takie odchylenia, że tak powiem, pozwalają organizatorzy na tej różnicę między łodziami waszymi, innymi łodziami zawodników, że faktycznie ten zawodnik jest na pierwszym miejscu, ten zawodnik jest na 10. miejscu. Czy to jest wina w cudzysłowie właśnie tej łodzi, budowy łodzi? Czy też jakby techniki jazdy? To znaczy, może zacznę od konstrukcji łodzi. Każdy, kto się ściga w naszej klasie, te łodzie różnią się oczywiście konstrukcyjnie. Niektórzy pływają na konstrukcjach włoskich, niektórzy pływają na estońskich, tak jak my na przykład mamy łódź zbudowaną przez mistrza świata w klasie F500 Erko Abramsa. Także te łodzie różnią się kształtem, różnią się budową, różnią się tak naprawdę tunelami powietrznymi. Ale jednak technika jazdy, przygotowanie łódki, silnika, dopasowanie śruby pod dany akwen, to jest jednak klucz do sukcesu i do tego, na jakim miejscu staniemy w danych zawodach. Panowie, no wizualnie wygląda to naprawdę pięknie, jeśli chodzi o wasze łodzie, wasze maszyny. Czy moglibyśmy zobaczyć, jak wygląda takowa maszyna od środka, jak się steruje, jak to wygląda od tak zwanej kuchni? Jasne, nie ma żadnego problemu. Zapraszam do środka. Kierownica jest. Kierownica jest. Tak, i co dalej? Tak samo jak i w rajdówce. Jeśli oglądaliście kiedyś radie samochodowe, niektórzy albo może, o, przybliżę to bardziej do go-kartów. Mamy takie urządzenie jak Michron. Michron jak i Solo 2. Solo 2 pokazuje nam przyspieszenie na 400 metrach, 300 metrach i 100 metrach. Jednak Michron pokazuje nam prędkość, obroty silnika, temperaturę i czas danego okrążenia. Tutaj znajduje się kierownica. Kierownicę łapiemy zazwyczaj pod chwytem. Tutaj lewą ręką trzymamy gaz i skręcamy jednocześnie tylko w tą stronę. Zawsze w lewo? Zawsze w lewo, jak na żużlu. Jak tutaj można też zauważyć, jest taki czerwony dżingiel. To jest tak zwany kluczyk. Jeśli go wyrwiemy, silnik gaśnie. I tu nie ma hamulców? Nie ma hamulców. Nie ma hamulców, jedynie pozwala nam tak agresywnie skręcić, jak czasami widać na filmikach, takie charakterystyczne piropusze, które unoszą się za naszymi łodziami, to pozwala nam tutaj zrobić ten piropusz i skręcić tak gwałtownie mieczyk z lewej strony, który jest opisany regulaminem, on musi mieć odpowiednią głębokość, jak i kąt nachylenia tego miecza. Ile waży taka łódź? Łódź razem z zawodnikiem po wyścigu musi ważyć 190 kg. Jeśli łódź będzie ważyła po wyścigu 189,900, w tym oczywiście w danym biegu dostajemy dyskwalifikację. A mówisz po wyścigu, a jak to jest weryfikowane? Przed wyścigiem jest inaczej, a po wyścigu? Przed wyścigiem sędziowie przychodzą i mierzą nam. Oczywiście idziemy na wagę, idziemy na taki przyrząd, który mierzy wysokość wałka od najniższej części dna. Ten wałek nie może być wyżej niż 2,5 cm od najniższej części dna. Jeśli ten wałek będzie wyżej, to dostajemy dyskwalifikację. Bartosz, generalnie rzecz biorąc, woda towarzyszy Tobie już od wielu lat, bo również jesteś ratownikiem WOPR-u, prawda? Tak, zgadza się. Wielokrotnie byłeś i patrolowałeś właśnie akwen, jakim jest Małe Jezioro Żnińskie, podczas zawodów. Napatrzyłeś się, no i teraz startujesz. Tak, to prawda, zgadza się. Pływałem wielokrotnie na zawodach, na łodziach ratowniczych, także no, trochę się widziało i tyle, no. Ale był czas z tym skończyć. Znaczy się może nie do końca skończyłem, ale no, po prostu zacząłem się ścigać i to też trochę mnie podzieliło właśnie, ratownictwo i wyścigi.
No i właśnie, i teraz twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o ratownictwo WOPR, czy pomaga, czy nieco trochę utrudnia wyścigi? Bo z tyłu głowy masz pewnie widok, kiedy to gdzieś jakiś ślizgacz, gdzieś tam jakaś łódka wypadła poza akwen, gdzieś podczas wypadku i tak dalej, bo nie ma co ukrywać, bo takie owe wypadki też się zdarzają podczas szczególnie wiraży na takich zawodach. Tak, to prawda, wypadki się zdarzają. Tym bardziej te łódki nasze nowe, one są też bardzo lotne i są takie czułe bardzo na podmuchy wiatru, także no trzeba bardzo uważać. I to na prostych przeważnie to się dzieje, na wirażach no też się zdarza. Ale mówię, najbardziej na proste, jak nierówno wieje, są podmuchy, to jest to ryzyko, że może tą łódkę podwiać. Wracając do samych stricte wyścigów, panowie, no humory, przypuszczam, i nastroje są pozytywne u was, zarówno u ciebie, jak i u ciebie. Jakub, ty jesteś oficjalnym reprezentantem Polski jako motorowodniak. Czujesz dumę? Czujesz, że reprezentujesz Żnin, Pałuki, no i swoje nazwisko? Oczywiście, że tak. Będąc tutaj Żninianinem, jak i Polakiem, jednak ścigając się, jednak ma się w głowie cele, które stara się zrealizować z wiekiem, z latami. Akurat mój jakby takie moje pierwsze marzenie było dostać się właśnie do reprezentacji Polski i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Jak i klub, jak i Żnin. Od tego roku pływam pod banderolą, że tak powiem, Klubu Sportu i Turystyki Pałuki. Także to jest wielka duma być reprezentantem Polski i reprezentować Żnin jako również reprezentant Polski. To jest wielka, wielka duma, wielki zaszczyt dla mnie. Od 79 roku, moi drodzy państwo, faktycznie tutaj w Żninie motorowodne mistrzostwa odbywały się i pewnie wiele pokoleń pamięta ryk silników. I teraz wracamy, 2-4 czerwca, najbliższe zawody motorowodne i również bracia Rochowiak w kategorii OSY400. Panowie, jak nastroje przed tymi najbliższymi zawodami, bo wiem, że jesteście przygotowani, treningi za wami, jeszcze przed wami pewnie ostatnie kosmetyczne jakieś zabiegi względem właśnie tutaj samych łodzi. Niemniej jednak, panowie, powiedzcie szczerze, jak wysoko mierzycie w tych najbliższych zawodach? Znaczy, czy mierzymy? Ja przekonałem się na własnej skórze, że nie warto jest mierzyć, nie warto jest się nastawiać, że wygram, że przegram, że będę na podium, ponieważ miałem taki przypadek na mistrzostwach, moich pierwszych mistrzostwach świata w Wiedownicach. Pojechałem tam z myślą, że znajdę się w pierwszej szóstce. Jednak za tą pierwszą szóstką, w tej pierwszej szóstce się nie znalazłem, więc było wielkie rozczarowanie, wielki smutek, więc wyciągnąłem z tego wnioski i stwierdziłem, że nie ma co się nastawiać. Konkurencja się przygotowuje, my się przygotowujemy, także co będzie, to będzie, woda pokaże, zawodnicy inni również będą. W mojej klasie w Żninie wystartuje 8 zawodników, co bardzo cieszy, przyjedzie gościnnie 2 Niemców, 1 Łotysz. Łotysz jest mistrzem Europy z 2001 roku. Także zawody będą trwać i dopiero w niedzielę okaże się, na jakim stopniu podium staniemy, czy w ogóle na stopniu podium uda się stanąć. Bartek, jak to u ciebie wygląda? U mnie podobnie, nie ma się co nastawiać i myślę, że trzeba podejść zupełnie spokojnie do tego i z głową. Żeby zawody były przede wszystkim bezpieczne i walka była fair play. Dżentelmeni, wiadomo, nie mówią o pieniądzach, no ale jednak dwa słowa można o tym zamienić. Słuchajcie, takie łodzie, no nie są tanie, prawda? Blisko 10 tysięcy, chociażby jedna taka łódź, prawda? Ale razem z silnikiem czy sam kadłub? Sam kadłub, goły, bez silnika. Proszę bardzo. A tak naprawdę bez sponsorów, czy bylibyście w stanie również zakupić takowe łodzie? Myślę, że mając rodzinę, mając na utrzymaniu dom, dziecko, jak i tutaj kobietę, myślę, że nie bylibyśmy w stanie. Tutaj wielka zasługa jest moich rodziców, którzy nas wspierają w tym, którzy tak do nas dopingują i tak naprawdę, gdyby nie tato, to moglibyśmy tylko o tych łodziach pomarzyć. Więc wielkie podziękowania i gratulacje dla rodziców, rzecz jasna. No i reasumując, moi drodzy, jedno zasadnicze pytanie. Czy właśnie ten sport przynosi wymierne efekty nie tylko w waszych sercach, dumie, ale również i finansowo? Czy na tym da się zarobić, tak jak na przykład piłkarze? Nie, na tym sporcie raczej się nie zarobi, a wręcz przeciwnie, trzeba dokładać do niego. To dlaczego wybraliście akurat ten sport? Pasja, miłość do wody od najmłodszych lat. Tata był tutaj trenerem w międzyszkolnym klubie żeglarskim i od małego zawsze się latało nad to jezioro praktycznie. Słyszeliśmy ryk silników tutaj, no jak odbywały się zawody motorowodne. Przychodziliśmy z rodzicami nad jezioro, ja mając
nie pamiętam tego, bo na mnie mama mi to powtarzała, może miałem 7, może miałem 8 lat i przytoczyłem mamie takie słowa: mamo, ja też kiedyś będę się tak ścigał i bardzo proszę, mamo, dotrzymałem słowa. To piękne, co mówisz. Myślę, że to będzie puenta naszej rozmowy. 2-4 czerwca 2023 roku. Ja Wam życzę jak najwyższych wyników, jak najlepszych przejazdów i bezpieczeństwa, drodzy panowie, bo nie ma co ukrywać. To naprawdę niebezpieczny sport. Jesteście odważnymi ludźmi, odważnymi mężczyznami. Tak więc piąteczka, powodzenia, panowie. Dziękuję. Dziękuję. Żnienianie, Bartosz i Jakub Rochowiak.